Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj piątek, godzinę 8:35. Ja jestem aktualnie w drodze na załadunek do Opola. Po załadunku, wiadomo, paczuszek lecę w okolice Drezna i jestem ciekaw, o której mi się uda dzisiaj wrócić do domu. Zazwyczaj wychodzi mi to w okolicach godziny 19:30, ale no dzisiaj jest piątek, więc może być problem, bo może być... Znaczy może być, raczej na pewno będzie, bym powiedział, kocioł w kierunku Polski ze względu na to, że przeprowadzane są prace remontowe w tunelu. Jest taka informacja oficjalna, że tam mają lać asfalt czy cokolwiek innego tam robić. W każdym bądź razie tunel w kierunku Polski będzie zamknięty i trzeba to będzie objeżdżać. Więc troszeczkę lipa, takie prace w kierunku Drezna były przeprowadzane we wtorek i nastałem się 2,5 godziny w korkach, bo wiadomo, poniedziałek i wtorek to też są takie dni, gdzie to natężenie ruchu w kierunku Niemca jest naprawdę mega, mega duże. I zastanawia mnie to, dlaczego takie prace remontowe są właśnie wykonywane w takich dniach, bo przecież raczej wydaje mi się tak, że służby, które pracują przy granicach, oni bardzo dobrze o tym wiedzą, że natężenie ruchu w dane dni jest zdecydowanie większe. Pamiętajmy też o tym, że nie tylko ciężarówki w piątek zjeżdżają, busy i inne tego typu samochody dostawcze, lecz też zjeżdżają ludzie z samochodami osobowymi z pracy, tak? Przecież ludzie też wyjeżdżają osobówkami gdzieś tam do Niemiec, w okolice Drezna, Magdeburga, gdzie tam, wiecie, sobie pracują i też wracają. To już w ogóle wtedy ruch jest niesamowity. W tamten piątek, jak wracałem, to dosłownie się jechało w sznurku takim. Ciągle tak naprawdę za samochodami osobowymi, ciągle musiałem praktycznie lecieć lewym pasem, od czasu do czasu gdzieś tam się wskoczyło na prawy pas między ciężarówki, żeby, no wiadomo, puścić samochody osobowe, ale tak to ciągle w sznurku się jechało przez to natężenie ruchu. I dzisiaj zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. Ale myślę, że dzisiaj, ze względu na to, że ten tunel będzie zamknięty, raczej może być przyjazd troszeczkę później. Zobaczymy, jak to finalnie też będzie wyglądało w kierunku Niemiec. Przecież tutaj nie jest powiedziane, że coś może się nie wysypać. Ale no nic, tym się będę martwił dopiero później. Na razie byleby załadować, sobie na spokojnie jechać dalej. Jak widzicie, ja już pędzę sobie do rozładunku, jestem sobie na A4 i dojeżdżam do Wrocławia. Póki co idzie wszystko w porządku, puściutka autostrada, więc fajnie, lecą sobie osobóweczki, więc troszeczkę tych osobówek leci więcej, no ale wiadomo, jest okres wakacyjny i ludzie jadą na urlopy i to trzeba by brać pod uwagę, ale mniejsza w to. Teraz może poruszę temat, który Wy bardzo często poruszacie, zadawając mi pytania, kiedy będę miał kolejne samochody we flocie, bo jak wiecie, aktualnie mam swoje 4 samochody i aktualnie też prowadzę jednej firmie zewnętrznej samochód na procent jako prywatny spedytor i kiedy dobiorę kolejne samochody do swojej firmy. Na ten rok absolutnie nie dobieramy żadnych samochodów. Skupiamy się na tym, co mamy, czyli 4 samochody, 2 świeże w miarę, można tak powiedzieć. Samochody nie mają jeszcze całego roku. Jeden samochód ma aktualnie 92 tysiące przebiegu, drugi ma około 120 tysięcy, więc są to w miarę młode samochody, można tak powiedzieć. I na tym się skupiamy. Odpuściliśmy sobie całkowicie dobieranie samochodu na ten rok. Postanowiliśmy skupić się na jak największym obrocie na tych samochodach, żeby te samochody po prostu były w ciągłej jeździe, wiadomo, ale też nie chcieliśmy się skupiać nad kolejnymi samochodami ze względu na też troszeczkę, no muszę Wam powiedzieć, zachwiany ten rynek, bo tak, ceny paliwa wahające, teraz już się to troszeczkę unormowało, później też nie wiadomo było, jak z tą pandemią to wszystko będzie, jak będzie z robotą. Finalnie i tak się okazało, że cały czas ta ciągłość roboty była i śmiało można było brać te samochody dalej, ale my się wstrzymaliśmy. Podchodzimy do wszystkiego tak naprawdę z chłodną głową, żeby nie zrobić wtopy. Wiadomo, teraz już posiadając 4 samochody, nie byłoby żadnego najmniejszego problemu, jakbyśmy się do leasingu
zwrócili i żeby nam dali na przykład 10 czy tam 15 samochodów, myślę, że jakieś warunki, myślę, na 100% byłyby lepsze, ale nie mamy takiej potrzeby. Plan jest finalnie taki, że auta zamawiamy pod koniec tego roku. Dlaczego mówię auta? Bo najprawdopodobniej będą dwa auta zamawiane, nie będą to Mastery, będą to najprawdopodobniej Iveca. I nie dlatego, że jakoś narzekam na Mastery, bo muszę Wam powiedzieć szczerze, że ten Master, na którym ja aktualnie jeżdżę, ma najechane 318 tysięcy kilometrów i w tym samochodzie nie było nic innego robione oprócz regularnych wymian filtru, oleju, no podstawowego takiego serwisu. I auto śmiga jak burza, tak naprawdę, nie? Gdzieś ostatnio mój znajomy nawet ze mną po prostu jechał jako skoczek do rozładunku, więc dałem mu ten samochód, to po prostu powiedział, że też jeździł, najeździł się już z busami w innych firmach, które miały podobne przebiegi i był sam zdziwiony, jak ten Master mój tutaj pracuje, że fajnie się go prowadzi, że fajnie się zbiera, czuć, że jest ten przebieg, widać, że jest zrobiony, ale jednak ta moc w tym samochodzie jest, więc z tego Mastera jestem najbardziej zadowolony i absolutnie też nie chcę tutaj mówić, że te Mastery są złe, bo są dobre, tylko mi się wydaje, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których niestety, ale jeżeli chodzi o samochody osobowe czy samochody dostawcze, to jest zależne od tego, na jaki egzemplarz trafimy. Więc mi się wydaje, że trzeba brać to pod uwagę, a tak patrzeć troszeczkę inaczej pod to, co mówię, no to mi się wydaje, że każdy samochód można powiedzieć, że jest dobry. I myślę, że jakbym miał Forda, czy bym miał Opla, czy bym miał Fiata, czy jakiegoś Peugeota, to myślę, że też byłbym zadowolony, tylko byłaby kwestia tego, na jaki egzemplarz człowiek by trafił tak naprawdę, nie? Więc to trzeba brać pod uwagę. Ale ja sobie postanowiłem, że chcę wziąć sobie tutaj, w sumie razem postanowiliśmy z moim tatą, że chcemy na pewno wziąć jakiś Iveco z 3-litrowym silnikiem. Dużo osób sobie te samochody chwali. Gdzieś tam dużo osób mówi, że wiadomo, żywotność silnika zdecydowanie jest większa niż Masterów, ale mi się wydaje, że to jest też wszystko, w sensie, że to się wszystko i tak przekłada, jak kto eksploatuje samochód, więc to też ma duże znaczenie. Ostatnio też nawet rozmawiałem z gościem na rozładunku, który miał Mastera, na którym było najechane 270 tysięcy przebiegu i była już dwumasa tak naprawdę wymieniana, a tutaj ja mam 318 486 km dokładnie i tutaj nic z tych rzeczy przy skrzyni nie było robione, więc tak to wygląda, ale to też ma duże znaczenie, jeżeli patrzeć na to w taki sposób, jak kto jeździ, nie? To też się na to przekłada, nie? Jak często auto zmienia kierowców, bo każdy kierowca jeździ inaczej, ale tutaj akurat u mnie widocznie wszystko ładnie pracuje, więc jestem mega z tego zadowolony. I zobaczymy, jak wyjdzie finalnie z tym Ivecem. Więc taka informacja dla Was, że tutaj na pewno nie zatrzymujemy się, chcemy się dalej rozwijać, ale ten rok postanowiliśmy sobie całkowicie odpuścić. Owszem, przez chwilę było takie zastanowienie się konkretniejsze, ale chcieliśmy wziąć, spróbować na próbę, może nie tyle co brać leasingu, ale chcieliśmy spróbować wziąć auto na wynajm długoterminowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Więc był taki plan, bo chodziło mi o to, żeby auto było dostępne od ręki. Jak ostatnio gdzieś sobie przeglądałem temat ogólnie samochodów dostawczych, to bardzo dużo handlarzy tymi samochodami, handlarzy, co handlują tymi autami, mają coś takiego w głowie, że piszą, że samochód jest dostępny od ręki, a finalnie jak się z nim kontaktujesz, to samochód jednak nie jest dostępny od ręki i będzie dostępny za jakieś 8 miesięcy. Więc to jest taki chwyt marketingowy z ich strony, a wiecie, a człowiek jednak może jakby to auto było faktycznie dostępne od ręki, no to by się na to skusił, bo teraz jednak problem ze samochodami dostawczymi, jak i osobowymi jest duży ze względu na dostępność, nie? Więc tutaj trzeba na pewno brać to pod uwagę i mi się wydaje, że jak będziemy składać zamówienie pod koniec roku na jedno albo dwa autka tej Iveca, to będziemy, mi się wydaje, że tak do może 8-10 miesięcy czekać na te samochody. Więc tak to wygląda. Ja lecę dalej. Myślę, że już Wam tutaj odpowiedziałem, jeżeli chodzi o plan dobierania kolejnych samochodów, jak to będzie wyglądało. Podchodzę w taki do tego sposób, nie inny, można byłoby wziąć od razu 10 samochodów, ale mi się wydaje, że podejście takie bardziej na spokojnie
jest chyba najlepsze, tym bardziej, że wiecie, czasy są niepewne, kredyty rosną do góry, nie wiadomo, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa, co za rok, więc tak naprawdę do wszystkiego trzeba podchodzić z głową i w miarę rozsądku. Mam takie podejście, myślę, że chyba dobre, więc możecie dać znać w komentarzu. Ja lecę dalej, odzywam się do Was, myślę, że jak już będę na rozładunku. I dobra, godzina 16:17, ja już właśnie po robocie, jeszcze tylko kwestia dojazdu do domu i można rozpocząć weekendzior, więc to mi się podoba. Dość sprawnie mi poszło, więc elegancko. Dzisiaj miałem same praktycznie lekkie paczuszki, bo maksymalna waga paczki to było 8 kilo, a w większości to było jakieś takie 1,5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, więc nalajcie. Odzywam się do Was, myślę, że jak już będę pod domem, albo w poniedziałek, tak myślę, zobaczymy.